Nazywam się Bolesława Oleszczuk. Urodziłam się w Polsce, w Baranowiczach, teraz jest Białoruś. I miałam 2 lata, jak Rosjanie nas wywieźli do Rosji. Rosjanie nas w lutym 1942 roku Rosjanie nas wywieźli na Syberię, całą rodzinę, bo mój ojciec był legionistą, dostał ziemię odzyskane i dlatego myśmy byli osadnikami wojskowymi. Jak Rosjanie przyszli, to osadników wojskowych pierwszych wywozili do Rosji. I myśmy byli w Rosji 1,5 roku i potem rodzice bardzo ciężko pracowali, a dzieci były w sierocińcu rosyjskim i myśmy uczyli się po rosyjsku. Mój pierwszy język był rosyjski. Nastąpiło oswobodzenie i wypuścili nas z więzienia i dali nam kartki. Powiedzieli, możecie się teraz wolno poruszać po całej Rosji i jedźcie na południe, tam będzie zorganizowana armia polska pod dowództwem generała Andersa. I myśmy jechaliśmy 3 miesiące, jechaliśmy pociągami, siedzieliśmy na workach soli, na workach węgla, szliśmy polowe drogi, ludzie z głodu umierali. Dotarliśmy do placówki na Uzbekistan, gdzie na Uzbekistanie była organizowana armia polska pod dowództwem generała Andersa. I tam właściwie byliśmy w Taszkencie, ale tam było tysiące Polaków. Tatuś powiedział, jedziemy na południe do Buchary. Przyjechaliśmy do Buchary. Tam też było tysiące Polaków. Tatuś wstąpił do wojska, wyjeżdżając do... Głód był straszny. Polacy siedzieli na stacji, umierali z głodu, bo nie było jedzenia, chorzy byli. Czekali na transporty do wojska. Do wojska brali tylko chłopców wyżej 14 lat, dziewczęta również, tak samo mężczyzn zdrowych i kobiety, a resztę dzieci i matki zostawiali, nie wolno było jechać do wojska. Tatuś pojechał do wojska, zostawił nam ostatnie buty, powiedział, sprzedajcie buty, żebyście mieli coś jeść, nim ja po was przyjadę, żebyście nie umarli z głodu. Mamusia poszła do takiego kołchozu na Uzbekistanie, prosiła o mieszkanie. Powiedzieli, my nie możemy wam dać mieszkania, dlatego że to jest tysiące Polaków, idźcie tam, jest stajnia, możecie spać w stajni. I myśmy tak 3 miesiące spaliśmy w stajni, nie było co jeść, więc tam na południu są na Uzbekistanie ogromne plantacje, wata rośnie na takich 1,5 metra krzakach. I myśmy zbierali tą watę do worków, to znaczy moja mamusia z siostrami. I za to dostawaliśmy kilka rubli. Mamusia mogła kupić tylko buraki, marchew i cebula. I myśmy jedli przez 3 miesiące buraki, marchew i cebulę. Potem ogromne plantacje tam są słoneczników. I jak słoneczniki dojrzewają, to te duże kwiaty mają ziarka w środku. Więc zbierali te kwiaty słonecznika. Ja jako mała siedziałam, wydłubywałam ziarka słoneczników i potem oni dawali pod pras, wyciskali olej. I te ziarka stłoczone wychodziły właśnie w takie duże, duże płaty ziarnek i oni tym karmili bydła. I myśmy w nocy chodziłyśmy, kradłyśmy te kawałki tych właśnie tego makuchu, te ziarka z tym słonecznikowym olejem i myśmy to wysysali. I to nas trzymało przy życiu. I właśnie myśmy żyli, bo ludzie, tysiące ludzi umierało z głodu tam w Rosji. Pewnego razu przyjechał Polak z wojska po swoją rodzinę i przywiózł nam list od tatusia z wojska, bo tatuś wstąpił do wojska i napisał tatuś, przyjeżdżajcie, bo my wyjeżdżamy za granicę z wojskiem. I przywiózł nam kilka ten pan rubli, więc mamusia poszła na stację, przyszła a na stacji, tam co się tam działo? Ludzie umierali z głodu, matki z dziećmi, bo rodziny nie puszczali, nie można było pojechać tam. Przyjeżdżało dwa pociągi rano i wieczorem i tylko zabierali do wojska, a rodzin nie zabierali. Jak pociąg przyjechał, to tysiące ludzi biegło do pociągu, każdy chciał wyjechać, nie mogli wyjechać. Więc mamusia, mając kilka rubli, poszła tam do kierownika wagonu, mówi, ja mam pieniądze, pozwólcie nam wyjechać.
On mówi, nie, tu tysiące nas zabiją, po tysiące ludzi chce wyjechać. My nie możemy zrobić tego wyjątku. Mamusia potem na drugi dzień poszła tam gdzieś indziej do jakiegoś tam kierownika pociągu. I on mówi, dobrze, stójcie tu, jak pociąg przyjedzie, to my was wsadzimy do pociągu. I myśmy tak 3 dni czekaliśmy. Jak pociąg przyjechał, to niemożliwie było wsiąść do pociągu, bo ludzi, tyle tysiące ludzi chciało się dostać, a pociągi były już przepakowane. I pewnego dnia pociąg przyjechał i ten właśnie nasz konduktor tak wepchnął nas do pociągu. I mówi, jedźcie, to przynajmniej będziecie jechać 4 godziny. Powiedział, ja powiem, na której stacji macie wysiąść, tam niedaleko zorganizowane jest Wojsko Polskie i możecie tam dojść. Rzeczywiście, myśmy tam wysiedli, ale noc była i strasznie Uzbecy okradali. Tylko wyszliśmy już podbieg Uzbek i chciał z mojej siostry płaszcz ściągnąć. A moja jedna siostra miała tyfus plamisty, bo strasznie panował tyfus plamisty i krwawa dysenteria. A druga siostra miała krwawą dysenterię, więc właśnie mamusia tak szybko chciała nas do wojska zawieźć, żeby siostry były uratowane. I na drugi dzień mamusia poszła do wojska i tatuś był na służbie i zaraz tatusia zawołali, tatuś przyszedł i samochodem wojskowym przyjechali, nas zabrali. 2 moje siostry, które już były bardzo chore, zabrali do szpitala wojskowego, a mamusia od razu przeszła komisję do wojska, a ja jedyna zostałam mnie do sierocińca, ponieważ ja nie miałam 5 lat. Więc mówią, my nie możemy przyjąć ją do sierocińca, bo tylko dzieci bierzemy starsze. A generał Anders wydał rozporządzenie, że tylko mogą wyjechać z Rosji wojsko i dzieci. Więc mamusia mnie dodała kilka lat, żeby mnie wzięli do wojska. Mnie dali kartkę, powiedzieli, idźcie tam, siadaj na piasku i tam was zabiorą, wojsko przyjedzie, zabierze. I pojedziemy za granicę z wojskiem. I za kilka dni przyjechali żołnierze, zabrali nas do wojska, dołączyli i wojsko wszystkie jechało do Krasnowodska, to jest port nad Morzem Kaspińskim. I część wojska jechało z lorami, samochodami wojskowymi przez Afganistan do Persji. Ale myśmy przyjechali do Krasnowodska i statki już kursowały przez Morze Kaspińskie do Persji i z powrotem. Wozili żołnierzy i dzieci właśnie do Persji. To myśmy właściwie wsiedliśmy na ten statek, spaliśmy na pokładzie, bo przecież tysiące od razu brali na taki statek. Przyjechaliśmy do Persji, od razu trzeba było ubranie zostawić, rzucało się, buty, pieniądze, wszystko. Nie można było przewieźć, dlatego że były wszy i dlatego że ubranie było brudne. Więc od razu to wszystko się rzucało, oni palili. Przechodziliśmy przez łaźnię, przez prysznic i uchodziliśmy na drugą stronę. Dawali ubranie dar Rady Polonii Amerykańskiej. Bo w Ameryce ogłosili, że jest 1000 uchodźców i Amerykanie przysyłali ubranie. Ja dostałam taką długą, długą sukienkę, mamusia od razu oderwała, podpasała, a buty nie były potrzebne, bo tam bardzo gorące. Byliśmy kilka dni właśnie w Pachlewi, na południu Persji i stamtąd transporty jechały do Teheranu, bo w Teheranie już sortowali, kto ma gdzie pojechać. Wojsko wywozili, tatuś od razu z wojskiem pojechał do Iraku, do Kairu, do Iraku i do Palestyny i tam było przeszkolenie żołnierzy, jak mają strzelać, i w ogóle dawali im rangę i wyjeżdżali na Monte Cassino. Ale Polacy nie tylko walczyli pod Monte Cassino, w Normandii walczyli, to znaczy ten generał Maczek w Holandii, tak samo wszędzie Polacy walczyli, ale tatuś pojechał pod Monte Cassino, bo Niemcy już dochodzili do Włoch do końca, do końca. Anglicy bali się, że zajmą Anglię, więc żeby polała się wojsko, żeby Niemców odganiało. Więc tatuś pojechał pod Monte Cassino, a nas stamtąd z Persji, ciotka pojechała do Libanu, bo część była w Libanie, część była w Palestynie Polaków, a szkoły chłopców, junaków to były w Palestynie,
A dziewczęta ochotniczki to były w Jerozolimie. A nas skierowali do Afryki, bo Afryka należała do Anglii. Uganda, Kenia, Rodezja i inne tam kraje. I myśmy trafili, najpierw zatrzymaliśmy się w Indiach, bo Indie też należały do Anglii. Tam były obozy przejściowe, pod namiotami spaliśmy. Pierwsza moja nauka to była, siedzieliśmy na kamieniach, a pisaliśmy na kolanach, bo w ogóle nie było książek, nie było zeszytów. Tak ja zaczęłam właściwie uczyć się trochę po polsku. Ale właśnie podróż trwała, nim dojechaliśmy do Afryki bardzo długo. Zatrzymywaliśmy się w jednym obozie pół roku, w drugim obozie, także nie było tam szkół, nie było. Także moje dzieciństwo właściwie było bez szkoły, bez nauki. Przyjechaliśmy do Afryki, do obozów, gdzie obozy były właściwie już tam budowane dla nas. W naszym obozie w Ugandzie to było 4000 matek z dziećmi, a tych obozów było 18 w całej Afryce. Czyli niby nas Anglicy utrzymywali, bo wzięli nasze wojsko. Nieprawda. Tak Anglicy mówili, że oni nas utrzymują. Dawali tam produkty nam do jedzenia różne, ale owoców było bardzo dużo. Ale tak jak żołnierz angielski, przypuśćmy, dostaje 50 zł tygodniowo, to naszym Polakom żołnierzom płacili tylko jakieś 15 zł, a pieniądze zabierali na utrzymanie rodzin właśnie naszych w Afryce, w Indii, wszędzie. W Afryce było cudowne życie, wyrwani z takiego piekła, z Rosji. Przepiękna pogoda, gorąco, u stóp góry Kilimandżaro. Mieliśmy tak wspaniałego kierownika obozu Anglika, który nas woził na safari, woził nas na różne wyjazdy, różne, ja należałam do Zuchów, harcerstwo i Zuchy zabierał, na różne wycieczki nas woził. No a przy tym tam zaczęli już organizować polskie szkoły, ale nie było w ogóle książek. Dostaliśmy jedno, w Nairobi odbijali materiał, przysyłali jedną książkę, myśmy mieli na 10 osób, czyli matka jakaś czytała, a myśmy słuchały. Uczyłyśmy się tylko z notatek, więc to nauka była, to jest mój język polski. I było wspaniale nam, dzieciom, bo sobie gałyśmy po drzewach, nad jeziora chodziłyśmy, ale matki, rodzice przychodzili piekło. Co drugi dzień przychodził list z wojska, zginął na polu chwały, został zabity. To ojciec, to mąż, kobiety plakały, to brat zginął, to ojciec, to syn. I pewnego razu przyszła straszna wiadomość, że generał Sikorski zginął pod Gibraltarem. A przecież generał Sikorski nas z Rosji wybawił. Przecież nam obiecał, matki wszystkie płakały. Co teraz z nami będzie? Przecież generał Sikorski obiecał, że po wojnie nas zawiezie do Polski. Gdzie my teraz pojedziemy? Co będzie z wojskiem? No ale po jakimś czasie, myśmy byli w Afryce 6, właściwie ponad 7 lat. Potem tatuś pisał ciągle z wojska i właściwie tatuś pracował w wojsku, w oddziałach zaopatrzeniowych, także nie zginął. I po wojnie, w 1946 roku, wojsko przyjechało do Anglii, bo wojsko było pod dowództwem brytyjskim. I teraz zaczęli sprowadzać rodziny z Afryki. Najpierw przyjechali z Libanu, z Jerozolimy, z tych wszystkich krajów, bo przecież cały Środkowy Wschód należał do Anglii. Tam właśnie byli Polacy. Potem dopiero Indie, z Indii zaczęli przywozić, bo już w tym czasie Indie odzyskiwały niepodległość. Więc z Indii sprowadzali, a my na końcu z Afryki przyjechaliśmy 10 marca w 1948 roku. Od razu do obozów wojskowych, zarejestrowali nas, dali kartki nam, że możemy zostać, bo już, prawda, Polacy byli w wojsku. I potem mieszkaliśmy w obozach. To były obozy. Bardzo dużo w czasie wojny było wojska amerykańskiego, kanadyjskiego, australijskiego. I myśmy zamieszkali w obozie, gdzie byli kanadyjscy lotnicy. Tam było wszystko w tym. Już Anglicy opiekowali się, wyszukiwali prac dla wszystkich, dla tych właściwie, dla mężczyzn. No ja byłam w szkole,
Ale jak nam, a takie nam życie było okropne. Anglicy nas strasznie traktowali, bloody foreigners, dlatego że przed wojną nie było tam w ogóle obcokrajowców. To był kraj, że Anglicy sami, wyspa była zupełnie oddzielnie. Jak oni, Anglicy, zobaczyli, normalni ludzie, że tu tyle przyjechało obcokrajowców, to odwracali się od nas. Bloody foreigners, foreigners, po co oni tu przyjechali, ci foreignerzy? W ogóle prac nie dawali, mieszkań nie dawali, nigdzie nie można było zamieszkać. Tatusia, siostra mieszkała w Londynie, mieli dwoje dzieci, nigdzie nie mogli znaleźć mieszkania, dlatego że Anglicy nie wynajmowali mieszkań. I tatusiu zaczął pracować, mamusia w obozie, już Anglicy szukali prac, siostra moja najstarsza. Jakoś po 2 latach trochę zebrali pieniędzy, bo ciocia z Londynu pisała: zbierajcie pieniądze, musimy coś kupić, przecież my nie możemy tak mieszkać. I po 2 latach właśnie tatuś z siostrą przyjechaliśmy do Londynu, to był rok 1950. Już właściwie tatuś kupił pierwszy dom w Londynie. I tak zaczęliśmy życie w Londynie. Ale potem mąż mój tak samo drogą przeszedł, tak samo ojciec jego był zamordowany od razu, jak tylko Rosjanie przyszli, a teściową wywieźli tak samo do Rosji, potem ona przeszła tak samo, przyjechała do Persji i wstąpiła do wojska, pracowała jako siostra w oddziale gruźlicznym w Egipcie. A mąż, jako młody chłopak, tak jak ja, przydzielili jego do szkoły morskiej i od razu z wojskiem przyjechał do Szkocji i tu do szkoły, wstąpił do szkoły angielskiej. To byli kadeci, marynarze, to pod dowództwem brytyjskim skończył szkołę morską i ja go potem spotkałam, wyszłam za mąż. Ale w tym czasie, jak mieszkaliśmy jeszcze w obozach, to tatuś mój grał w bridge'a i zawsze przychodzili koledzy w sobotę, w niedzielę grali bridge'a, którzy walczyli pod Monte Cassino. I ja, jak miałam czas, to słuchałam, byłam bardzo zainteresowana, jak było w wojsku, i bardzo dużo się dowiedziałam. Już jak dzieci moje dorosły, to zdecydowałam pojechać na Monte Cassino zobaczyć, bo tyle słyszałam. Jak pojechałam na Monte Cassino, to rozpacz, rozpacz. Chodziłam po grobach i płakałam. Wszyscy, 1200 żołnierzy zginęło i wszyscy prawie 20 lat, 25 lat, 30 lat dawali im karabiny do ręki, idźcie, walczcie, to jest wasza droga do Polski. I ci młodzi szli, bili się, ginęli wszyscy, więc właśnie to było moje straszne przeżycie pod Monte Cassino. I potem jeszcze kilka razy pojechałam tam, mimo że z naszej rodziny nikt tam nie zginął. No bo ciągle słyszałam od rodziców, tatuś mój to ciągle wałkował, mój tatuś był wielkim patriotą. Przyjechaliśmy do Anglii, tatuś siedział na walizkach, krok czasu, jadę do Polski, jadę do Polski. A moja mamusia mówiła, w Anglii, w Polsce kwiaty piękniej pachną jak w Anglii, ptaszki w Polsce piękniej śpiewają, ta zieleń to jest zupełnie inna w Polsce, tak strasznie marzyła do Polski. Mimo że mieszkali na Białorusi tylko kilka lat po wojnie, bo tatuś się przeprowadził z Krakowa, przeprowadził się, bo dostał, te legioniści dostawali ziemie odzyskane na Białorusi. Także strasznie tęsknili za Polską. I ja właśnie w tej tęsknocie ciągle słyszałam i też właśnie tak marzyłam, żeby przyjechać do Polski, żeby chodzić do polskiej szkoły, bo przecież nigdzie do polskiej szkoły nie chodziłam normalnie. I właściwie tak się nasłuchałam, tyle się nasłuchałam od rodziców, a tatuś był patriotą. Ja wyszłam za mąż, miałam 3 córki, to przecież tatuś chodził do szkoły angielskiej. Mój ojciec i moja teściowa nie pozwolili w domu słowa powiedzieć po angielsku. Tylko po polsku mówcie. I teściowa ciągle zwracała uwagę, mój tatuś, mów tak, ciągle wychowa, bo tatuś mówił, kiedyś pojedziemy do Polski, wrócicie do Polski, musicie się uczyć po polsku. I moje córki bardzo ładnie mówią po polsku, piszą, czytają, bo chodziły do polskiej szkoły właściwie. Tak, 3 córki chodziły do sobotniej polskiej szkoły Proszę patrzeć na i mnie. uczyły się po polsku i zdały matury, i małą i dużą.
z polskiego, bo mój tatuś jeszcze jak żył, to ciągle mówił, że wrócimy do Polski. A mnie ksiądz namówił, żebym ja uczyła religii. Ja uczyłam w polskiej szkole, przez dłuższy czas uczyłam religii. I właściwie dopiero mieszkałam 50 lat w Londynie i potem zachorowałam, miałam kilka operacji, a moja córka jedna właśnie tam z Londynu przyjechała na studia do Southampton, skończyła tam studia, dostała dyplom i spotkała młodego chłopca z Coventry, wyszła za mąż za niego, skończyli studia, osiedlili się w Southampton. A druga moja córka właśnie skończyła uniwersytet w Edynburgu i pojechała na dalsze studia do Los Angeles i tam skończyła doktorat i potem jeszcze chciała pracować z filmami i potem jeszcze poszła do Instytutu Filmowego i skończyła, zdała właściwie jako dyplom producera, dostała, pracowała jako producer, wyszła za mąż za Amerykanina. Ale córka się urodziła w Ameryce, takie dzikie życie, tam każda narodowość trzyma się osobno. I ona myślała, wychowując córkę w duchu polskim, nie może tu mieszkać. Zresztą w Los Angeles nie ma katolików, tam sami Żydzi. Więc ona wróciła tutaj po latach, po 18 latach, wróciła znowu do Southampton. Ponieważ ja miałam kilka operacji, moje córki nagliły, mama, my nie możemy do ciebie przyjeżdżać ciągle, ty sprzedaj dom, przyjedź do nas. Ja sprzedałam dom, przyjechałam do Southampton na południe i tam kupiłam dom, teraz mieszkam, ale strasznie tęsknię za Londynem, bo po tylu latach miałam dużo przyjaciół tam. No i mieszkam teraz właśnie z córkami, mieszkam w Southampton. Mój tatuś. W 84. Miał 84 lata. Z początku był plutonowym, a potem dostał podporucznika. No w tym wojsku polskim pod dowództwem brytyjskim. Przecież to wojsko było pod dowództwem brytyjskim. I pod Monte Cassino jak był. No już właściwie, ja tego dobrze nie pamiętam, ale już jak przyjechał z wojska, z Włoch, to już był podporucznikiem. Więc ja tego nie pamiętam. Mówił, że bardzo dobrze się sprawował, bo i dlatego dostał podporucznika. Zresztą dawali ciągle wszystkim potem awansy po wojnie. Teraz jeszcze dawali. To znaczy Sikorski, bo on nas z Rosji wyciągnął. Pan zna tą historię, że Sikorski, dlaczego nas wyciągnął z Rosji. A Anders potem się nami opiekował cały czas i opiekował się wojskiem. Aż do końca. Oni w zgodzie nie żyli. Ale nic właściwie mi jako dziecku mi nic o tym nie mówił. Ale wiem, że nie byli w zgodzie. Bo właśnie generał Anders wyciągnął nas z Rosji i tam miał właściwie umowę z Churchillem, premierem angielskim. A potem Anders jak objął, to nie był zadowolony, oni nie żyli w zgodzie, bo potem zamiast Sikorski być dowódcą, to Anders został. Ale potem to Anglicy, to nie była generała Sikorskiego wina, bo Anglicy potem mianowali generała Andersa, że on właściwie będzie przewodniczącym Wojska Polskiego. I dlatego właśnie oni sprzątnęli Sikorskiego. Rura Leńska, jej ojciec właśnie pracował. Rura Leńska, to jest hrabianka Tyszkiewicz. Ona tu przyjeżdżała. Więc jej ojciec pracował w tym czasie, potem właściwie, bo historycy tutejsi z Polski, oni na ten temat pracowali przez lata. I oni cały czas chcieli dowiedzieć się, bo on jak przyjechał tu ten właśnie, do Anglii przyjechał ten Rury Leński ojciec, oni się rozeszli i jego wysłali do Kanady, on wyjechał do Kanady. I ciągle wypytywali, dlaczego on jest w Kanadzie, dlaczego on z żoną się rozwiódł, dlaczego on wyjechał do Kanady, on zostawił rodzinę. On nigdy na ten temat nie powiedział. Dopiero umierając powiedział, że on wiedział o tym, że on pracował wtedy w tym oddziale, gdzie wysyłali Polaków do Gibraltaru, bo wojsko było polskie w Gibraltarze. I on powiedział, że on wiedział o tym, że generał Sikorski nie wróci już do Anglii. Że on wiedział o tym, że Anglicy mu mówili, że samolot z powrotem nie wróci do Anglii. On już przed śmiercią powiedział o tym, że on był właściwie tym, gdzie pracował, gdzie transporty jechały. Czyli to Anglicy zrobili, nie Polacy. W wojnie nasz rząd polski i wojsko podało Anglików, Civil Defense, to znaczy Ministerstwo Obrony Angielskie, do sądu, że oni zamordowali generała Sikorskiego.
To w sądzie trwało coś 10 lat, Anglicy ciągle się bronili i potem na samym końcu, zamiast za te lata, żeby Polacy zapłacili za sąd, Anglicy powiedzieli nie, że tylko Polacy mają jednego pena zapłacić, jeden grosz. Dlaczego? Czy Polacy podali do sądu, Polacy powinni byli zapłacić koszta. A Polacy rząd polski nie zapłacił, tylko pena jeden grosz zapłacił. Anglicy zapłacili. Dlaczego oni to zrobili? Bo byli winni, a się nie przyznali. Tylko w Teheranie, ostatni raz widziałam tatusia w Teheranie, nie wiem, 43 czy drugi rok. I potem dopiero zobaczyłam w 48 roku tatusia. I przyjechaliśmy z Afryki i tatuś spojrzał, z mamusią się przywitał, siostrą, ponieważ ja się bardzo szybko opalałam, czarna byłam. I tatuś się pyta, to kto na mnie? Bo zobaczył mnie małą, a raptownie widzi mnie już dużą. No więc ojca nie widziałam przez te lata. Zamieszkaliśmy już w obozie, od razu w obozie, tylko właściwie tatuś nas zabrał z obozu. Mieszkaliśmy w obozie razem. Przyjechaliśmy do Londynu, kupiliśmy dom pierwszy w Londynie i mieszkałam właściwie z rodzicami. W szkole byłam, przyjeżdżałam, mieszkałam z rodzicami, nie wyszłam za mąż. Od 50 roku do 8, 8 lat. Tatuś miał dużo kolegów i tatuś brydża grali, przychodzili. Wiem, że ksiądz Sołowiej zawsze przychodził, grał w brydża, ksiądz, który założył tą parafię Andrzeja Boboli. Pierwszy to on był potem. A przepraszam. Ale nie pamiętam. To różnie tatuś mówił. Właściwie tatuś dużo o tym nie mówił, dlatego że tatuś był w wojsku, prawda, cały czas. Ale rząd wyjechał kilka tygodni przed, właśnie zabrał wszystkie dokumenty i ten Churchill dał piękny dom dla prezydenta i to się nazywało zamek, gdzie mieszkał prezydent wolnych Polaków na obczyźnie. I ten rząd nic nie robił, tylko pieniądze zbierali i nic nie robił. Oni się nie opiekowali w ogóle, oni tylko między sobą wszyscy Polacy żyli. Nie, ja właściwie spotkałam, ja byłam dzieckiem, ja nie miałam żadnych, ale w Afryce miałam bardzo dużo, w Afryce zapoznałam i z którymi właśnie nawet jak jeździłam do córki do Los Angeles, to zatrzymałam się, raz zatrzymałam na Florydzie u koleżanki z Afryki, a drugi raz przez Kanadę przyjechałam i u koleżanki w Afryce się zatrzymałam, bo jak przyjechaliśmy do Anglii, to Anglicy pozwolili wyjechać wszędzie do Australii i Anglicy płacili za podróż, także bardzo dużo z Afryki wyjechało do Australii, do Nowej Zelandii, więc odwiedzałam koleżanki. No i właśnie jeszcze miałam 5 tu właśnie w naszym, gdzie mieszkałam w Londynie, w tej naszej parafii, miałam 5 koleżanek z Afryki. Ale to, w Toronto była Hania Kubińska, Teresa Wiśniowska. To nie. No nie, one już potraciły mężów, już nigdzie nie chodziły. To starsze panie. To 5 lat temu byłem tam. To starsze panie, one już nigdzie nie chodziły. Mam na zdjęcia tutaj, proszę pana. Więc teraz wybudowali pomnik dla Wojtka. Bardzo dobrze znam, bo Wojtek jechał, oni go znaleźli w Rosji. Wojtek cały czas jechał z wojskiem. I tatuś mój pracował w oddziałach zaopatrzeniowych, był cały czas jechał z tyłu i oni Wojtkiem się opiekowali. Ja nawet mam zdjęcie, tutaj przywiozłam, mam tu, że jak tatuś się bawi z Wojtkiem i oni to komedie, to nawet książka była napisana. Kiedyś Wojtka na noc przywiązywali, kiedyś zapomnieli przywiązać, a Wojtek bardzo lubił puszki, właśnie to mleko kondensowane i miód. To kiedyś zapomnieli go przywiązać, tatuś mówi, przychodzimy rano, a on porozgryzał przynajmniej 20 puszek mleka skondensowego i miodu i wszystko w nocy wysysał, bo on to bardzo lubił. Tatuś mówi, bardzo lubił czekoladę. I oni przywieźli Wojtka, on jechał cały czas z wojskiem, przywieźli Wojtka i zostawili w Glasgowie, a potem przywieźli, bo wojsko przyjechało najpierw do Glasgowa, a potem zostawili go w Edynburgu, w ogrodzie zoologicznym. I Wojtek strasznie tęsknił, on płakał, łzy mu leciały i wojskowi przychodzili go odwiedzać. I ponieważ Wojtek znał głos tych żołnierzy i znał głos tatusia,
Jak tatuś kiedyś przyszedł go odwiedzić i z daleka krzyczał, Wojtek krzyknął, to on mało zaczął tak kratami i zaczął trząść, mało nie wyskoczył. I zobaczył, tak się tulił do tatusia, głowę kładł na ramieniu, łzy mu leciały i tatuś mówi, on plakał, ja też plakałem, mówi, bo jak on strasznie tam się męczył. I on był przez dłuższy czas, ale z Edynburga żołnierze zawsze go odwiedzali, bo ten głos właśnie z wojska. I on już potem właśnie tam zdechł i teraz pomnik mu wystawili, kosztował 300 tysięcy. Ja mam zdjęcia, tu nawet przy sobie mam zdjęcia Wojtka i jego pomnik. I mam opis z Monte Cassino, tam zginęło 1200 żołnierzy. Mam tutaj właśnie cały, tu właśnie przywiozą cały opis właśnie Monte Cassino, jeżeli był potrzebny. Tam bardzo dokładnie opisują i mam zdjęcie z Monte Cassino. Książka była napisana i właśnie ja zawsze dzieciom czytałam książkę o Wojtku i dzieci moje śmiały się, bo tam bardzo dużo, jak on z żołnierzami bawił się, co on wyprawiał. Ale on zawsze, jak żołnierze przychodzili, to on zawsze tak kładł głowę na ramieniu, patrzał w oczy, tak strasznie łzy leciały. I to widać było, że tak strasznie tęskni za żołnierzami i taki jest nieszczęśliwy tam. Całe życie był na wolności z żołnierzami. Tak. Najpiękniejsze, jak już pamiętam, że... Oj, to może nie mogę o tym powiedzieć. Znaczy nie najpiękniejsze, ale takie właśnie, co ja zapamiętałam. Nie pozwalali nam się modlić. I postawili, Stalina postawili portret i mówią nam, słuchajcie, jak wy możecie się modlić do Boga? Przecież Boga nie ma. No módlcie się do Boga. Czy Bóg wam da cukierki, czy da czekolady? Nie, wam nie daje. Módlcie się teraz do Stalina i Stalin wam da cukierki. Z obrazu Stalina cukierki wylatywały, widzicie? Widzicie, módlcie się do Stalina. Stalin wam daje cukierki, nie Bóg. Nie pozwalali się modlić. Mamusia nas, myśmy przyjechali, bo myśmy byli w takim sierocińcu w szkole, a rodzice cały tydzień pracowali i nas tylko przywozili na sobotę, na niedzielę. Mamusia nas uczyła się modlić, ale chowała się. Zdjęcia chowała gdzieś tam pod łóżko Matki Boskiej, żeby nie pokazać. I chowała się, słuchała, czy ktoś nie słuchał, jak nas uczyła Ojcze nasz, czy zdrowaś Mario, bo za to strasznie karali. To pamiętam dobrze. No i właśnie, jak nas uczyli piosenki, z nami Stalin, radnoj, żelazną rukoj, to pamiętam te rosyjskie piosenki, które nas uczyli o Stalinie i tego. Także te piosenki nawet niektóre znam. No i ten pierwsze wyrazy po rosyjsku, jak zaczynałam się uczyć, to trochę pamiętam. No i to, że byliśmy głodni, kawałek chleba czarnego i z wodą. Jeszcze nam, dzieciom to dawali, makaron nazywali. To było na wodzie trochę makaronu rzucali. A żołnierze, oni byli głodni cały czas, ci wszyscy, co pracowali. Tam w lesie były obozy i ścinali drzewa. Tartak był, kroił właśnie na deski i budowali mieszkania. Bardzo już dużo osiedli wybudowali przez ten okres. Pracowali w lesie i od rana do nocy, nie było właśnie zimno, było to zima była, to wijali gazetami nogi, bo marzli w śniegu. A myśmy jako dzieci, no myśmy byli w tej szkole rosyjskiej. Dużo nie pamiętam. Pamiętam, szeroka strona radnoja, coś takiego pamiętałam. Od początku z rodzicami rozmawiam, mieszkaliśmy w obozie, gdzie byli sami Polacy, przecież 4000 Polaków w tym obozie myśmy byli. A nim wyjechaliśmy, to przecież wszędzie byliśmy z Polakami, wszędzie się jechało z Polakami. Trochę się mylę, bo czasami mi Polacy poprawiają, że nie gramatycznie powiedziałam tam, czy co. Znaczy takiej prawdziwej nauki, to ja miałam, jak przyjechałam do Anglii, to były jeszcze szkoły polskie. No i w Afryce trochę nas uczyli, ale myśmy nie mieli podręczników. Nie było książek, potem zaczęli, bo przecież wojna była, nie dostarczali do Afryki. Potem wojsko nam trochę przysyłało, także nie było tak, żebym ja przeczytała, że były jakieś książki do czytania, jak uczyłam się języka polskiego. No i rodzice. To znaczy nie powiedziałabym, że
Tak, w tej chwili, wie pan, już w tym wieku zapominam. Nie powiedziałabym, że znam, to znaczy oglądam, mam polską telewizję, czasami oglądam i od czasu do czasu aktorów znam. Ale tak, nie znam żadnych. Znaczy znałam przed tym, ale już w tej chwili jakoś nie mogę, jak on się nazywał, nie pamiętam. Miłosz. Jego książki kiedyś czytałam, czy tam byli inni, ale nie pamiętam w tej chwili. Ale aktorów, patrzę na polską telewizję, to aktorów przypominam od czasu do czasu, któregoś zobaczę. To znaczy naszej Polonii, powojennej. Przed wojną Polacy byli bardzo uczciwi. Może byli biedni, bo przeważnie to Polacy byli wywiezieni na Syberię, to ze wschodu. Było dużo Ukraińców, było dużo Białorusinów. To tak mówili, ludzie byli bardzo biedni, ale bardzo uczciwi i prawdomówni. Także z nimi przez całe życie świetnie się żyło. Nie było złodziei, nie było oszustów żadnych. To byli wspaniali ludzie. Wszyscy mówili, że to są wspaniali ludzie. A natomiast teraz, co zaczęli przyjeżdżać z Polski, zwłaszcza po Solidarności, to skandal był. Pierwsi wyjechali, najgorsi. Nam zepsuli kompletnie opinię, dopiero zaczęli pisać o Polakach. A my wszyscy mówili, że my się wstydzimy, że przez tyle lat przyjechało wojsko, tyle tysięcy, 40 tysięcy, 400 tysięcy przyjechało do Anglii Polaków. Nigdy nie była sprawa w sądzie, nigdy nikt nie okradł, nigdy. Jak zaczęli przyjeżdżać przez Solidarności, tylko sądy i sądy, Polacy i Polacy, to wszyscy myśmy się wstydzili, że my jesteśmy Polakami. Komunizm, to mówili, że właśnie za komunistów, tak? Że jak granica się otworzyła, to wszyscy złodzieje, prostytutki, wszyscy powyjeżdżali, wszyscy. I oni dopiero zaczęli kraść, okradać, przecież oni Polsko kradli wszędzie, gdziekolwiek jaka Polska była instytucja, wszędzie okradali. Dopiero wszędzie sądy w gazetach pisało o nich, Polacy, Polacy. A ci są wspaniałymi robotnikami. Anglicy są z nich bardzo zadowoleni, bo wszyscy pracują i wszyscy są bardzo chwaleni, gdziekolwiek dostają pracę. Jedyny, który jest problem, to są, nie żenią się Polacy w ogóle. Żyją na wiarę i żeby dostać jak najwięcej pieniędzy, bo w Anglii przyznane jest, że zasiłków, że dostają matki, dostaje na dzieci, mieszkanie dostaje na dzieci, wszelkie zapomogi, a ten właśnie ojciec dzieci żyje z nią i też pracuje i oni mają podwójne zarobki i w ogóle się nie żenią. Ślubów nie ma katolickich w ogóle, bardzo rzadko. I mówią właśnie, że teraz dopiero oszukują państwo. Jeszcze one pracują, a dostają różne zapomogi. Nie opłaca się im się żenić. Że największym problemem, że tam były same matki z dziećmi i martwiły się właśnie, że połowę właściwie mężczyzn zginęło, że co teraz z nimi będzie. Bo przecież to była rzeczywiście tragedia, bo tak, jak wyjeżdżaliśmy do Anglii, to w pierwszym rzędzie brali do mężów, tak jak u nas mamusia, do męża i z dziećmi. Potem mogli wyjechać do ojców, potem mogli jechać do braci. A te sieroty, u nas był bardzo duży, dwa było właściwie ośrodki sierot, to były sierocińce, gdzie rodzice umarli w Rosji i oni nie mieli do kogo pojechać. Im szukali pracę, młodzi jechali do Kanady do pracy, do Australii. Ale najgorzej to tacy młodzi, którzy pokończyli gimnazjum, mieli 18 lat, 16 młodzi. Ich zawieźli do Australii. Ich wdali, to właściwie pracę im dali w kamieniołomach. Oni musieli tak ciężko pracować tam, a oni byli do tego przyzwyczajeni, bo myśleli, że jak skończą szkołę, to pojadą do Polski, pójdą na studia, a tu raptownie ciężka praca w kamieniołomach. Tam dużo sobie życia odebrało i życie mentalnie się rozchorowali, dlatego właśnie, że oni zostali tam sami, bez rodziny i ciężko pracowali. A ci wszyscy, właściwie takie nasze było nastawienie, wszyscy się cieszyli, że wyjedziemy w końcu z Afryki, że będzie połączenie z rodzinami, że może jednak gdzieś
Mówili, że pojedziecie do Australii czy do Ameryki, ale jednak wszyscy dążyli, że do Polski wrócą, że to jednak, że to już właściwie powstanie warszawskie minęło, Monte Cassino minęło, Niemców pokonali, że już jedziemy teraz do Polski. I wszyscy się cieszyli, że przyjeżdżają do Anglii, ci, którzy mogli przyjechać. A tu jak mój ojciec był tak rozczarowany strasznie, nie mogliśmy wrócić, bo to te czasy były. Tatuś miał przez kilka lat nadzieję. Przez kilka lat. Nawet właśnie tak jak mówię, uczył nas po polsku, że wrócimy do Polski. Ale potem, jak ci, którzy wyjechali do Polski i trafili z powrotem do Rosji, do więzienia, których tak strasznie źle traktowali, zaczęli pisać, nie przyjeżdżajcie. Już potem tatuś nie miał nadziei i powiedział, tu musimy żyć, bo jednak musimy jakoś żyć. No i od nas dbał, że jednak tu mamy jakieś życie, prawda, że nie pojedziemy tam z powrotem. Ja miałam kolegę, który był sekretarzem u lotników i właśnie Polacy nie byli zapraszani, Anglicy, ale potem Polacy bardzo protestowali, pisali do ministerstwa. I teraz też ostatnio było właśnie jakieś tam, jakaś uroczystość, też Polaków nie zaprosili, Polacy też protestowali, ale Polacy walczyli przecież w Anglii, lotnicy i jednak, ale jak tylko od razu po wojnie, to jednak Polaków wszędzie zapraszali. Bo jednak było kilku generałów, którzy właściwie byli w wojsku brytyjskim. Bo była jedna różnica, że lotnicy byli dołączeni do wojska, do lotników angielskich. I oni jako Anglicy walczyli. A Polacy to oni byli właściwie tylko jako wojsko najemne, którzy walczyli pod Monte Cassino gdzieś indziej. Czyli lotnicy cały czas w zarządzie do końca, nawet ten dom, co został lotniku sprzedany, to byli jednak jeszcze byli tam Anglicy. Oni ciągle to było jako oni byli z Anglikami połączeni, lotnicy. Ale jeśli chodzi o wojsko, to oni ignorowali wojsko, ale z lotnikami się liczyli. Nie, no ja z lotnictwa nie znam, ja dopiero poznałam kolegę teraz ostatnio, już po wojnie. Ale jedno właśnie pamiętam, że kiedyś jak mój mąż umarł, to ja znałam tego kolegę, on właśnie, on był w lotnictwie, ale on był właśnie pokładowym, dlatego że miał zły, słaby wzrok, jego nie wzięli, bo jednak Polacy tu mieli, w Anglii mieli przeszkolenie, nim zaczęli latać. Więc on był pokładowym i on mówi jednak cały czas, już pamiętam jak mój mąż umarł, to było mój mąż umarł w 88 roku, 88, to już będzie 28 lat zdaje się. Więc ja z nim pojechałam, Anglicy, to znaczy lotnicy, baza lotnicza, która jest na Northall, gdzie tam właściwie lotnicy latali z tej bazy, Northall. Tam była to polska baza lotnicza i teraz tam są Anglicy. Jakaś była uroczystość, oni jeszcze zaprosili Polaków, lotników tam. No i ponieważ już teraz nie ma dużo lotników, nie było dużo, którzy mogli pojechać, więc on mnie zaprosił, myśmy pojechali. I tam jeden właściwie lotnik był, to jest Anders, on woził potem, on cały czas był w lotnictwie angielskim. On woził wszystkich MP, tych właśnie przedstawicieli, on woził z lotnictwa, przywoził z lotniska przywoził tam właśnie do tej bazy lotniczej. I on opowiadał, że on kiedyś przyjechał, już właściwie już Polaków tam nie było, już byli Anglicy w tej miejscowości, tam na Northall lotnicy. I on kiedyś przyjechał, przyjeżdżając, on przyjechał i tak właśnie wszedł, tak jak oni kiedyś tam byli, on wszedł do mesy, tam gdzie nazywali mes to jadalnię. Wszedł, mówi, i siedzi, a tam były wszystkie polskie, jeszcze jak ja byłam kilka lat temu, to jeszcze tam są zdjęcia Polaków, lotników i są te samoloty Spitfire, na którym lotnicy latali. I on przejeżdżał i on tam wszedł, nikt go nie zatrzymał. I siedzi, przychodzi do niego jakiś tam oficer i mówi, słuchaj, co ty tu robisz, mówi. Przecież jesteś w cywilnym ubraniu, nie masz prawa tu wejść, przecież tu nie wolno. A on mówi, ja tu jestem między swoimi, mówi, ja tu byłem. Mówi, ci wszyscy koledzy to są moi koledzy, moi przyjaciele. Ja nie jestem sam, ja jestem tutaj z nimi. I on mówi, a skąd ich znasz? I on zaczął wymieniać wszystkie nazwiska tych, mój ten latał na tym samolocie, ten na tym. On mówi, ja też tu latałem, mówi, ja też tu byłem.
I ten Anglik, lotnik, mówi, zaczekaj, mówi. Zaprowadził go do głównego biura, tam byli wszyscy właśnie generałowie, inni właśnie lotnicy. I on zaczął wspominać, oni otworzyli książkę, rzeczywiście ci wszyscy tam byli. I on opowiadał o tych właśnie w swoich wspomnieniach. Ten pan Anders. Anders? Anders, Anders, nie Anders, tylko Anders. I on latał właśnie, potem już po wojnie on latał, przywoził wszystkich właśnie z lotniska, to znaczy wojskowych lotników, do tej bazy lotniczej. Zdaje się, wody Anders, nie Anders, tylko Anders, to wiem dokładnie. Jego żona była dentystką, nawet myśmy chodzili tam do jej gabinetu. Jak ja jeszcze byłam młoda, mój ojciec wyrobił mnie legitymację kombatantów, bo tatuś był kombatantem i moje dzieci muszą być kombatantami. Ja należałam do, właśnie gdzie mieszkałam w Londynie na południu, należałam właśnie do kombatantów przez cały czas. Jak przyjechałam do Southampton, nikogo nie znałam, od razu się zapisałam do kombatantów, organizacji kombatantów, to jest Southampton. I od razu prosili, żebym ja przyjęła funkcję skarbniczki. I ja pracowałam jako skarbniczka przez 3 lata prawie. Do tego czasu, jak miałam operację niedawno na oczy i operację miałam w kręgu tego zmiany biodra, to zaczęłam rezygnować, bo już nie chodziłam na zebrania. I właśnie to myśmy, do mnie zadzwoniła pani, która zna panią tą Kamilę. Gosiewska. Tak, ona zadzwoniła, bo ja jeszcze należę do kombatantów, tylko zrezygnowałam z funkcji skarbniczki na ten okres. I ona zadzwoniła, że właśnie jest możliwość, że kombatantów zapraszają, jest możliwość wyjechać do Polski. I zgodziłam się. Bo ten pan właśnie, który jest pan Hulacki, ten na wózku, to on też do naszego koła należy. Tomek. Dziś przyleciał Kazimierski, ale on właśnie z Polski przyjechał tutaj, nie wiem ile lat, ale on jest też u nas, należy do kombatantów. Aha. To znaczy wspaniale, wspaniale, doceniam, bardzo doceniam, dlatego że oni jednak, jak zobaczyłam tu, że tyle ludzi jest tu właśnie, to znaczy z Kresów Wschodnich, to byłam właśnie bardzo zdziwiona, że ale przede wszystkim zawdzięczając państwu polskiemu, że ten prezydent właśnie teraz, ten Duda, że on to zorganizował. No i Odra i Niemen pracują. Ja dopiero się dowiedziałam właściwie 3 tygodnie przed wyjazdem. Kasia do mnie zadzwoniła, że oni przyjeżdżają, czy ja chcę jechać. Miało 4 osoby przyjechać. No moje córki mówi, mama jedź, mówi. Ja zgodziłam się. Ale do końca nie byłam pewna, dlatego że nie miałam biletu. Nie w ogóle się nie pakowałam 5 dni przed wyjazdem, bo mówię, my przyjedziemy, my przywieziemy bilety. Przyjedziemy, przywieziemy bilety. To był ten pan Dominik i Ania i ta. Ja tak przyjedziemy, przywieziemy, nie byłam pewna. A dopiero jak zadzwonił do mnie Dominik i zapytał się, jakie obywatelstwo, brytyjskie, paszport brytyjski. I już jak to właściwie powiedziałam, że on już to szykuje do biletu, to już byłam pewna. No oni przecież wspaniale organizują wszystko. Znaczy ja nie wiem, tylko tyle wiem, że przyjechałam tu i teraz widzę, jak on piękną pracę wychowują. Proszę pana, to przecież oczywiście, że tak. Myśmy już dostali, ja już z Dziennika Polskiego się dowiedziałam. Myśmy mieli mszę u nas za żołnierzy wyklętych i oprócz tego my jedziemy, przecież do Gdyni jedziemy. Ja mam już właśnie, nie mam żakieta, ale już mam tu odznaczenie. Proszę pana, przecież u nas w tym obozie, w tej parafii, gdzie teraz byłam, 6 moich koleżanek jest, którzy ojcowie zginęli w Katyniu, w Kozielsku. 3 panie mężowie zginęli. Przecież mego męża ojciec został rozstrzelany. To przecież to jest, zawsze się słyszy o tych, którzy zginęli. I bym powiedziała, że w Anglii oni obchodzą, wszędzie są msze, wszędzie są
wspomnieni. Muzeum, tak, ale pomnik przecież postawili teraz. Ja widziałam na polskiej telewizji pomnik, jest bardzo ładny pomnik. No ja mam do żakieta przypięty właśnie znaczek i mam, jeszcze mam właściwie stamtąd, z Anglii mam właśnie zdjęcia. Szczęśliwa jestem, że przyjechałam, że jestem tu i że miałam możliwość przyjechać, jestem zadowolona. I to wszystko, jedzenie wspaniałe, wszystko świetne. I tak byłam zaskoczona tym, że tak ludzie przyjechali z Lwowa, z Białorusi. Ja mówię to moi, dzwonię do córki i mówię, słuchajcie, tu są wszyscy moi krajanie z Białorusi. Przecież ja się tam urodziłam, moja mamusia przecież stamtąd jest, ale ja tam nie mieszkałam, ale jednak czuję, że to jest ta moja krew, że to są moi krajanie, prawda? Ponieważ jeszcze nas wywieźli, ale została mamusi siostra tam na Białorusi. I ona umarła, ale córka jest jej tam. Więc ja zdecydowałam jechać już 10 lat temu na Białoruś. I przyjechałam, poszłam do ambasady po wizę. I tam w ambasadzie zaczęli mnie wypytywać, po co pani jedzie? A na co pani jedzie do Białorusi? Ja mówię, jestem białoruska. Jak to białoruska? Pani przyszła z jakim paszportem angielskim? Jak pani może być? Ja mówię, jestem białoruska, tam się urodziłam. A pani nie może tam jechać, bo pani się tam tylko urodziła. A ja mówię, no jeżeli tu w Anglii ktoś się urodzi, to znaczy w tym kto jest jej kraj, to dlaczego wy nie akceptujecie tego? No i w końcu dali mi wizę, pojechałam na Białoruś. Ale jeszcze miałam jedną przygodę. Jechałam samolotem, jeżeli mam chwileczkę czasu. Jechałam pociągiem. Jechałam pociągiem właśnie z Warszawy na Białoruś. Ale przyjechaliśmy do Brześcia i tam podnoszą i pociąg na duże, na szerokie tory stawiają, prawda? I tam już się zmienia obsługa polska, rosyjska się zmienia. I przychodzą dwaj tacy młodzi Rosjanie, sprawdzają paszport brytyjski, siadają ko mnie, po co ty tam jedziesz? Ja mówię, ja się urodziłam z Białorusi. Ty masz paszport brytyjski, dlaczego ty tam jedziesz? Jak ty się dostała do Anglii, jeżeli ty jesteś z Białorusi? Ja tak troszkę po rosyjsku pamiętam, a jeden, ponieważ oni dojeżdżają do Brześć nad Bugiem, to jeden troszkę rozumiał po polsku. Ja zaczęłam, a on mówi pierwsze, czy ty masz funty angielskie? Ja mówię, mam. Czy ty możesz nam dać po jednym przynajmniej na pamiątkę? Ja mówię, mogę. Wyciągnęłam po 2 funty, im dałam. One patrzą, to złote te nasze funty są. I on zaczęłam opowiadać, w jaki sposób myśmy wyjechali. Ale wyraźnie mówiłam, że nas Rosjanie wywieźli do Rosji, byliśmy w Rosji i potem wyjechaliśmy właśnie z armią Andersa na południu. On mówi, to jest niemożliwe. Żołnierz. Myśmy nigdy o tym nie słyszeli. Ja mówię, tak było. On mówi, armia Andersa? Tak właściwie przeczyli mnie ciągle. Ja mówię, potem właśnie byłam w Afryce. Ty w Afryce byłaś? Ja mówię, tak, w Afryce byliśmy. Potem przyjechaliśmy do Anglii. I ty jesteś Angliczanka? Ja mówię, tak, ja nie jestem Angliczanka, jestem Białoruska. Ja mówię, bo tam się urodziłam i oni się śmieli ze mnie. No i tego, oni byli strasznie, żołnierze byli strasznie zdziwieni, że ja opowiadałam o tej swojej podróży. Tak, oczywiście, to jest córka. Byłam u nich, co oni zostali w tym samym domu, bo ich nie wywieźli. To był duży dom i tam zamieszkali Rosjanie, tam jakieś biura najpierw otworzyli, a potem się wyprowadzili i zostawili w tym domu. No ona wyszła za mąż za Białorusina, ale jej syn skończył studia, jest dentystą i córka też jest dentystką, także im się dobrze powodzi. Dobrze im się powodzi tam. Oni dostali, ponieważ on jest dentystą, pracuje dla rządu, więc oni dostali bezpłatną ziemię i on się zaczął budować i tam nie płacą ani podatku, ani gazu, ani światła. Ja mówię, wy tu żyjecie jak w niebie. My musieli dom kupić, musimy wszystko opłacać. No na razie oni od nas nic nie biorą, dlatego że my jesteśmy dentyści, pracujemy, ale mój mąż po tym nic nie płacą. Im się dość dobrze powodziło. No, że oni się też z dentystką, dwoje pracują, dość dobrze im jest. Młodzi tak, ale to znaczy no już moje kuzynki, dzieci, ale tam opowiadali, że jaka straszna bieda jest na Białorusi.
Ale polski kościół jest bardzo ładny, wybudowali kościół i pieniądze przychodziły z Austrii. I to jest duży kościół polski. Ona mówi, narzeka, mnie mówi, myśmy chcieli procesję, mówi, miała być, ale mówi, zabronili, państwo zabronił, bo miała być procesja z tego szła miasta, aż miała iść tam do tamtego miasta i mówi, rząd nam zabronił. Ja wiem, Mirka, słuchaj, żebyśmy w Anglii tak chcieli z jednego miasta do drugiego, to nam Anglicy by zabronili, ja mówię. Że przecież u nas też, że jakaś procesja musi być za kręgu kościoła tylko, nie możemy wyjść na ulicę. A oni mówią, że nie pozwalają procesji z jednego miasta do drugiego. Tak?